Zadanie 19. Wyznacz wartość podanych logarytmów. Zadanie jest proste. Logarytmy są proste, ale one sprawiają, czy taka postać logarytmów bardzo często sprawia uczniom trudność. Tutaj popatrzmy, że zarówno w tym, jak i w tym przypadku my mamy kreskę ułamkową. Kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia i o tym uczniowie bardzo często zapominają. A co za tym idzie? Zapominają, że takie logarytmy możemy rozwiązać, wyznaczyć, korzystając z tego wzoru. Bo popatrzmy, że jeżeli odejmujemy logarytm o tych samych podstawach, no to znaczy, że liczby logarytmowane musimy przez siebie podzielić. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o podpunkt A, to tutaj mamy logarytm przy podstawie pierwiastek kwadratowy z 5 z liczby pierwiastek z 5 nad 5. Czyli jeżeli wykorzystamy ten wzór, to możemy zapisać, że to jest dokładnie to samo, co logarytm przy podstawie pierwiastek kwadratowy z 5 z pierwiastka kwadratowego z 5 odjąć logarytm przy podstawie pierwiastek kwadratowy z 5 z 5. I teraz popatrzmy, co się dzieje w tym miejscu. Mamy tutaj w podstawie logarytmu i w liczbie logarytmowanej te same wartości liczbowe, przy czym liczba logarytmowana nie jest podniesiona do żadnej potęgi, czyli tutaj możemy skorzystać z tego wzoru, co oznacza, że ten logarytm jest równy liczbie 1. Natomiast co z tym logarytmem? Tutaj sobie zapiszemy poniżej logarytm przy podstawie pierwiastek kwadratowy z 5 z liczby 5. Czyli tutaj pada pytanie, do jakiej potęgi ja muszę podnieść podstawę logarytmu, żeby uzyskać liczbę logarytmowaną. I teraz tym szukanym wykładnikiem jest liczba 2. Pytanie dlaczego? No bo teraz popatrzmy, jeżeli ja podniosę pierwiastek kwadratowy z 5 do potęgi drugiej, to na tym etapie ja muszę pamiętać, że jeżeli podnosimy pewną liczbę do potęgi drugiej, to to oznacza, że tę liczbę musimy dwukrotnie przez siebie przemnożyć. Czyli zapiszmy, że uzyskujemy pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5. I kolejna ważna sprawa. Jeżeli mnożymy przez siebie pierwiastki tego samego stopnia z tych samych liczb albo z dwóch różnych, tutaj sobie zapiszemy poniżej mnożenie pierwiastków tego samego stopnia z tych samych liczb, to my w rezultacie uzyskujemy za każdym razem pierwiastek nadal tego samego stopnia, ale z iloczynu liczb, które stoją pod pierwiastkami. To znaczy, że tutaj będziemy mieli pierwiastek stopnia drugiego z liczby 5 razy 5, co daje nam pierwiastek stopnia drugiego z liczby 25. Na pierwiastek stopnia drugiego z liczby 25 jest równy liczbie 5, stąd tutaj musimy tę piątkę po prostu odjąć. A no właśnie, nie piątkę odjąć. Dlaczego nie piątkę? Bo ten logarytm oczywiście nie jest równy liczbie 5, tylko liczbie 2. W związku z powyższym odejmuję dwójkę, uzyskując minus 1. To znaczy, że ten logarytm jest równy liczbie minus 1. Popatrzmy teraz na wyrażenie, które znajduje się w podpunkcie B. Ono jest bardzo podobne, z tą różnicą, że w podstawie nie znajduje się pierwiastek z 5, tylko po prostu 5. I tutaj będziemy mieli 5 pierwiastek z 5 nad 5. Tutaj również stosujemy ten wzór, czyli będziemy mieli logarytm przy podstawie 5 z pierwiastka kwadratowego z 5 odjąć logarytm przy podstawie 5 z liczby 5. No i z wcześniejszego podpunktu, z podpunktu A wiemy, że ten logarytm jest równy liczbie 2. Czyli tutaj po prostu zapisujemy dwójkę, odjąć 1. I znowu z podpunktu A wiemy, że ten logarytm, wartość tego logarytmu, ona jest równa 1. No właśnie, tutaj nie widzimy tego w tym podpunkcie. Dlaczego? No bo akurat mieliśmy inny przypadek. Mieliśmy w podstawie logarytmu i w liczbie logarytmowanej nie 5, ale pierwiastek z 5. No niemniej jednak schemat jest ten sam, no bo tutaj w podstawie logarytmu i w liczbie logarytmowanej są te same liczby, czyli cały logarytm jest równy liczbie 1, no a 2 odjąć 1 jest równy liczbie 1. W związku z powyższym ten logarytm jest równy liczbie 1.